Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't tryna pressure her. She messed with the temperature. I wrote the song, but I am the messenger. Ty wiesz co myślę? Nie. I dobrze, że nie wiesz, nie powiem ci. Tutaj można fajnie obudować tą wędzarnię. No to trzeba postawić z kamienia płotek. Czekaj, tak. Ja zobaczę, czy to będzie fajnie. Ale tak, wygląda. Tylko taki króciutki, nie? No. Od tego do tego, z jednej i z drugiej strony. Odkąd? Od nogi. Do nogi. Nogi. No wiem. No, to weź postaw. Czekaj, zobaczę, czy to będzie ładnie wyglądać w ogóle. No z tych kamieni będzie można obserwatorium jakieś odjebać. No będzie fajnie, fajne są te kamienie. Podoba mi się, że one są tutaj. Chociaż tyle, kurwa. Ty za... O kurwa, nie. A czemu nie? Moment. Za daleko mi to poszło. Gdzie są te? Co? Lejonie. Nie wiem. Ty, dobrze tak jest? Patrz. No kurwa. Zajebiście jest? Człowiek. Takim czuł. Dobra, zbieram kamienie teraz. Daniel, możesz nie nakurwiać? Bo ty całe życie nakurwiasz tylko. Czekaj, bo jestem głodny. Dobra, najadłem się. No, jak to czym? Klawiaturą nawalasz jak posrany. Ej, tu nie ma w ogóle kamieni teraz. Co się stało? Za bramami. Dobra, tutaj są, fajnie. Będę znosił. Może podjechać tutaj tym, wózkiem i pozbierać. Bo tutaj trochę ich trzeba. Ja bym jeszcze, na tym postawię jeszcze jeden poziom tego. Czaisz, że będzie tak zabudowany całkiem, tak jakby. Będzie zajebiście wyglądać. Możesz, masz prawo. Ej, ale może ty byś, kurde, trochę pościnał drzew, czy nie? Zaraz wypierdolimy je. Tymi dynamitem, nie? No jak. Dobra. Tylko ja już mam mało, ale to... Nie, mam w sumie... No, ale przecież... Byliśmy, dobra, nieważne, zapomniałem. Ja pierdolę, myślałem, że to ten... A to ty... Co? Trochę się obsrałem, bo już jestem taki, wiesz, kurde, że nie ma ich nigdzie i tak trochę się przestraszyłem. Musimy trochę popodróżować i pooznaczać różne miejsca, żebyśmy później wiedzieli, gdzie są. Mhm. Dobra, to jest dokończone. Ej, zajebiście. Szkoda, że się nie da zrobić też takiego dachu jakby z tym. Woda ci się gotuje w domu. No słyszę, że się gotuje, ale to... Ktoś wstawił, ale nikt pewnie po to nie pójdzie. Pewnie sam będę musiał zakurwiać i to wyłączać. A dobra, już. Przestraszyli się, jak krzyknąłem. Cześć, muszę zmienić ten modern, bo mnie wkurwia. No mówię ci, że na oryginal jest najładniej, najlepiej. Tej, ja podjadę tutaj tym. Podjadę tu wózkiem, nie będę się bawił. Bo to długo chodzenia. Dobra, jest ładnie. Dobuduję jeszcze do góry. To nawet to będzie niegłupio wyglądać, kurde. O, znowu deszcz pada. Dobrze. No dobrze, dobrze. No czemu to się nie chce na to wstawić? O co, come on? Ale ja jeszcze się cały czas zastanawiam, gdzie te cipki są. No ja właśnie też, kurde, stary. Ile już czasu ich nie ma? Od chuja. To jest aż dziwne. Ja bym się nie dziwił, jak później by w 40 przyszli. Dobra, Kamilku, ja zaraz wypierdolimy w powietrze parę tych. No tak, gałęzi. Bo trzeba zabudować się, no bo kurde, tak trochę średnio. I tak, tutaj w tym miejscu zrobimy sobie strzelnicę gdzieś na tak w miarę równy, w równym terenie, znaczy się w miarę równym. Jak to strzelnica? No zrobimy sobie taką strzelnicę z łuku, będziemy skilla ćwiczyć. Dobra. Okej, nawet mam fajny pomysł. A czemu to? Bo tak chcesz, żeby było pod skosem? No bo się inaczej nie da, ale tak też, tak sobie pomyślałem, że w sumie to ładnie nawet wygląda. No, aha. Milena, masz jeszcze jakąś kurwa 10. prośbę dzisiaj do mnie? Czy mi herbatę przyniosłeś? Zaraz na tej zasie, poczekaj, zgubiłam. Tak? Co się stało? Co ja tutaj mam? No zgubiłam, ale tak, aż normalnie pokażę, bo po prostu nie wierzę. Co ci? Nie wiem, przyniosła jakąś gazetkę. Ze światłem. Jeszcze takie do filmików. Do filmików takie światło? Ile ono kosztuje? 80 zł. 80 zł te lampy kosztują, takie jak ten do telewizora. Przyszli! Gdzie? Czekaj. Biegają, chuje. Widzę, dziękuję Milena. Pokaż ryj. Słysz się. No, wyjazd mi stąd. Wyjazd powiedziałem! Ale masz, kup sobie. No teraz już mam iść, czy mogę dograć odcinek? Możesz dograć, ale będziesz tylko znać. Dobra. Leżeć! Tam jeden jeszcze. Gdzie? Wow. Trzeba je od razu palić i na pancerza. No, pancerz trzeba robić z kości. Gdzie jeszcze jest ten jeden? No biega tu gdzieś. A, widzę tam daleko, ale uciekł stary chyba.
To rzucaj, trzeba mieć jakieś takie duże ognisko na nich. A, tam, no w sumie no, racja. Podpalaj, ja cię asekuruję. Co ten ziomek mój odwala, bo nie wiem. Kurde, jestem na blurze, teraz muszę się... O, wyostrzyłem się. Dobra, dokończmy sobie. Trzeba zrobić ten pod, stary, bo będę chodzić. No, trzeba. Weź tam, zrób to, co trzeba. Jebnąć basem? Jebnij. To chodź ze mną, bo żebym sam nie poszedł. Czekaj, bo ja tutaj próbuję... Kurwa mać, no. No powiedzmy, że to jest okej, okay, chociaż tak trochę, no... Dobra, chodź, idę z tobą. Chodź. No idę z tobą, stary, idę. Tylko poczekaj, może nie tutaj, o tyle nie tutaj, co... Tutaj. Poczekaj, to ja zrobię od razu jedną też tą. Drugą, do sanki, żebyśmy wozili, bo to trochę, wiesz... Jedne z postawy tutaj. Bang, 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 bang. Puścinaj tutaj trochę tych gałęzi. Co, ile ty żeś rzucił tych dynamitów? Dwa. Już tak jebnęło. Jebnęło. Porządnie. Panie, weź mi pan tutaj pomóż. Albo dobra, nieważne. G. To wszystko spadnie tam na dół. Coś czuję. Kurwa. Gdzie to do chuja wybuchło? Dobra. Ja już to będę podwoził. Ile ty masz tych dynamitów, stary? No już nie mam. Teraz twoja kolej. Poczekaj, ja na razie pozwólmy to, bo tutaj nam się powali. I później pójdziemy spać i nam poznikają jeszcze, czy coś takiego. To by nie było fajne. Chociaż nie, jak idziesz spać, to chyba nie znikają. Po prostu jak wychodzisz, to wtedy... Tutaj od brzega rób. Czekaj, tutaj przywiozę trochę. Chociaż tutaj blisko jest. Ja będę tam woził tym dalej, nie? No to weź tam dalej przywieź. Tam od chuja się położyło. Dobra, wiozę tam na sam koniec. Będzie okej. Okay. Jest dobrze? Chyba tak. Kurwa, całą wiochę sobie ich odkryjemy. Jak drzewa wykurwiły. No tak, ale już trzeba to, wiesz, zabudować wcześniej, żeby nie było takiego prześwitu całkiem. Czekaj, muszę se... I musimy zrobić coś. Takie... Musimy zrobić... Kurde, ja mam pomysły. Mam pomysły w głowie. Kurwa, ale chujowo wyszedł ten płot taki prześwit z dziurami, ale jebać tam. No co zrobisz, przecież inaczej nie zrobisz. Pierdolłem lejenia. Raz. Kurwa, czemu się nie wyjebał? No bo musisz chyba dwa razy. O, wyjebałem lejenia, dobra. Dobra, to bierz go. Gdzie są te drzewa? Już wszystko co wziąłeś? Tam nie, tam cały czas prosto, jak jest znacznik, to tam jedź. I tam. To czekaj, dobra, tutaj trochę. A ja tu muszę podłożyć i dać ten. No chłać się, no ja pierdzielę. Dobra. Ja sobie teraz wyobrażam, jak ja będę robił te odcinki, wiesz? Tak? No. To i będzie co? Przez 3 godziny będę oglądał i coś wybierał. Tak. Sceny. Ja pierdzielę, do wioski im centralnie to już wpadło. My to się naprawdę, kurde, doigramy, coś czy... Nie. Co oni nam chyba mogą zrobić tam? Na przykład obciągnąć. Na przykład tu leżą kłody. Masz, tutaj ci rzucam. I biorę resztę. Cały wózek. Ja muszę zacząć stawić te. Jak to się nazywają te? Kurwa, wieżyczki. Bo później jak się zabudujemy, to nic już nie będzie widać za tego. Czaisz? O co kamer? Fajnie. Trzeba postawić kilka i trzeba postawić od razu też... Spaliłeś tam tego ziomka? Tak, idę właśnie. To weź kości tam. Te i weź czaszkę, jak tam jest. Trzeba pochodzić i pozbierać tych czaszek sporo, bo to jest zajebiste. Zajebiście mi się podobają te pochodnie z czaszek. Zrobię sobie kawałek tego kajdana. Jak to wygląda? No, w sumie nie głupio, taka osadka. Ale tutaj sobie mogą easy wejść, to trzeba będzie też jakoś zabudować. Co to leży? Lejen tutaj leży. No weź go, zbierz, możesz? Masz mięso? No mam. Dwie głowy? No, bez kitu, nie wiem, co na jakiś siebnięty. To weź idź powieś tam. Głowy nie powieszę. Mięso. No wieszam. Już też nie mogę znaleźć. No. Come on. Come on. Czemu nie trzeba mogę? Będzie więcej trzeba postawić takich tych. Czego? Suszarni. Tak nie, po prostu wiesz... Tu tak... ile leży, ja pierdzielę! Drewna? No. 300 ton, lekko. Jak 300 ton, to idę zbierać. Ale gdzie, pokaż. Już, czekaj, tylko wyłożę tu.
Chodź. Bierz tego. Ale gdzie ja mam ten? Tutaj, chodź. Ale czekaj, bo nie widzę. A, dobra, tam są. Nie mogłem znaleźć sanek. To weź drugie ich. What the fuck? A, dobra, co? Tu są. Weź drugie i tam podjedziemy. A są sanki? No są drugie, przy domu tam stoją gdzieś. A, bo ty zrobiłeś, ja myślałem, no, tak, sobie zrobiłem jedne. Ale gdzie są te? Oh my god! Aż tak daleko? Cześć, bo jelenia pierdolę. No zostaw te jelenie już, stary. Już nie ma tam miejsca na tej suszarni. Tak. Czy no jest, no ale tam chyba nie ma ograniczonej ilości. Chyba jest. Dobra, jadę do ciebie. Co nie ma tam tak dużo, ale to za będzie. Jest, stary, jest. O matko, jak daleko tutaj. Tak? No. Zobacz, tu co, co ten dynamit odpierdolił? Nie wiem, stary. Nie pytaj mnie, bo nie wiem. Za blisko sobie podjechałem, teraz muszę jeszcze chodzić. Tym dynamitem tak jest, jak jebniesz raz, to już później tydzień zbierania. Jak ty wywaliłeś 4, tutaj pewnie wywaliłeś z 2 i tam pewnie 2. Tak. Dobra, ale i tak trzeba nam od kurwysyna jeszcze tego. No tak, stary, ten mur cały, to ile jeszcze tutaj? A nie, tu jest 62 już tylko, więc w sumie, ale jak ja postawię jeszcze te wieżyczki i jeszcze zrobimy ten most, co mówiłeś wcześniej. No. To trzeba go też zaraz zrobić, to będzie taka fajna droga ucieczki dla nas. No. Jakby coś tak się odjebawszy. Zgodzę się z tobą, Kamil, jak najbardziej. Dobra, brama się otwiera. O Jezus, kurwa. Co? Znowu się przestraszyłem ciebie. Nie wiem, o co mi chodzi. Bo nie grałeś dawno z nikim, dlatego pewnie. No i mi się dobra jebie, wiesz, jak coś biegnie, to już... Brama się otwarła. Że tak powiem. Czekaj, w którą stronę? W którą stronę tutaj to drzewo? Którą stronę to drzewo? Tutaj nie ma nic. Ja tu nie da się okienek robić czasami? Nie, nie da się. W tym właśnie nie da, szkoda właśnie. Mogliby dodać. Ale w sumie ja zrobię, zobaczysz co zrobię. Puszczę nad tymi murami też taki mostek, nie? Od wieżyczki do wieżyczki. To będzie, myślę, fajnie. Będzie można chodzić tam po górze i obserwować, co się dzieje wokół. No nie głupi pomysł. Będzie dobra, dojebany. Weź wypierdol tam parę w powietrze. No to możesz sobie przecież zobacz, masz przy sobie dynamit, leży w tym tej wiosce. Taki odważny kurwa nie jestem. No ja pierdzielę, jestem tutaj na rzut beretem od ciebie. Czemu nie mogę już nic położyć? Dobra. Ty, to po drugiej stronie całkowicie jest dynamit chyba. A nie, nie, obok nie. A no jest fakt. Gdzie ja pojechałem, idiota? Dobra, tędy. Cześć, bo w tej gęścinie nie wiem, gdzie mam rzucać. Tu jest trochę słabo, bo jest taki teren, jest spadzisty i tam wszystko leci w tamtą stronę. O ja pierdolę, żem daleko jebnął znowu. Takem o czuł. Mój Boże. Takem czuł. Dobra. What? Co to? Jakieś mam schizy już w tej grze. Wydawało mi się, że jakieś małe dziecko tutaj siedzi obok. Takie wiesz, to ich takie jebnięte. Ale wiesz, stary, jak to skacze teraz? Jak przyszli do mnie, oni przychodzą razem teraz z tymi mutantami, nie? Z tymi największymi. I to tak. Małe? No i tak skaczą jak pojebane jakieś. Oh my god, gdzieś ty to wywalił. Uważaj! Gdzieś ty to wywalił. No. Człowieku. Wszędzie wywaliłem, gdzie się no dało. Właśnie widzę. Aż mi sanki zginęli, nie wiem gdzie są. Ej, no gdzie są kurwa sanki? Bez jaj. Dobra. Co zrobiłeś? Nie, takie klaśnięcie oznacza, że mniej więcej 20 minut już nagrywamy i muszę jeszcze raz włączyć lustrzankę. Więc okay. Musisz się przyzwyczaić do tego. A, tu masz sanki, okej. Okay. Ja pi... O, uważaj! Gdzie ten skurczybyk? Tutaj. A no, widzę jeden. Jeden sam jesteś? Co ty, gościu? Co ty, kurwa? Pojebany jakiś. Z chujem się na mózgi pomieniałeś? Odejdź, ja go. Ujebiesz go? Ja robię asekurację, bo oni tak sami raczej nie chodzą, kurde. Dobra, weź tam, kurde. Wezmę go na plecy. Idę z nim do... Na Havira idź. Idę zobaczyć. O, jeszcze jeden tu biega, dwóch biega, trzech biega, to dawaj, czterech, stary. Dobra, dawaj. Ja z tym wykurwiam.
Dziękuję. Jedziemy stąd. Czterech tam było. No już się zaczynają, no musimy uważać, stary. Musimy się zablokować po prostu i tyle. No zostało ile? 30 loksów. Ja tutaj przywiozłem mało, bo... Bo uciekałem boisz. Przed nimi. Rozumiem cię. Dobra. Szybowali noc chyba robi. Wiesz co, ja będę sobie chodził z buta, a nie z tym wózkiem. Teraz. No. Bo jak oni tutaj już latają, to z tym wózkiem to można się ładnie wykiwać. Można. Kurwa. Co jest? Boję się, poczekaj. Czekaj, ja to sobie muszę sikierę trochę zmutantować tutaj, daj mi 5 minut. Musimy pójść, stary, po katanę. Ja ich kataną tak tnę jak chleb. Ale kurde, tym to nie bardzo, nie mogę w ogóle trafić. Takiego rytmu, bo tą kataną możesz tak przed siebie biegnieć i kurde machasz jak rękami. Jak wiesz, jakbyś się bił kurde na takiej bójce szkolnej. A tym to nie mogę trafić w ogóle. Ja wiem. To jakoś wolno się tym poruszę. W którym miejscu oni byli? Biegli od strony tamtej mniej więcej, gdzie idziesz, do wioski. Aha, no to pewnie. Przebiegali, znaczy nie wiem, czy zwrócili na mnie uwagę, ale czterech przebiegało, więc wiesz. Mhm. Wolałem profilaktycznie spierdolić. No, ty kamienie to zbieraj, bo tam jeszcze niedobudowane jest. Czekaj, chodź tu, pozbieramy te loksy. No właśnie wiem, ich tutaj sporo. Ja pierdolę, ale tego leży tu. No właśnie wiem, będziemy to zbierać. Chodź tu do mnie. Gdzie do ciebie? Ja tutaj po dwa biorę i tyle. I a ja biorę po wózek? W samej wiosce stoję, no. Się zaraz zdziwisz. Bo nie. What the fuck, co mi to słońce tak wali, mnie prześwietliło mi kamerę. Czekaj, idę jeszcze kilka wezmę. No bez kitu w wiosce. Trzeba iść spać, stary, już jest ciemno, ja już tutaj mało widzę, jeszcze mi słońce trochę. Ale to trzeba tylko dobudować szybko i... No. Ja już tu mam trochę przywiezione w chuj, nawet na wszystko. Stary, bo zobacz, jeszcze tam trzeba kawałek dorobić, bo on ten... Chodź, bo cię nie wpuszczę przez ścianę. Wpuścisz. Ale tu ciemno, ja nic już nie widzę. Trzeba to rozświetlić jakoś. Dobra, tu no i kurwa musisz przyleć teraz przez ten. Ja jestem już pod domem, jestem stary. Ty? O. Tu weźmy sobie. Cześć, bo jelenia mamy. Dobrze. On nie. Po co ci ten jeleń? Jezu, no nie wierzę. Skurwysyn przez ścianę. No to jest zbugowane. I to mocno. Dziki chuj. Tutaj się to suszy, czy nie? Dołóż trochę liścia. Dobra, chodź spać, stary. Można już? Można, chodź, dawaj. Z. C znać się. No nacisnąłeś już? No. Dobra, to teraz zapisz. Safe. O kurwa. Co jest? Ciemno. No właśnie, takiem czuł, że się w końcu obudzimy w środku nocy. Bo jakoś za jasno było. No bo to można sobie tak zaburzyć sen. Nie wiem do końca, jak tutaj działa. Czy to przypadkiem nie jest tak, że jak im więcej razy się zmęczysz w trakcie dnia, tym szybciej możesz spać? Czy coś takiego jest wprowadzone? Bo czasami można spać, wiesz, w trakcie dnia i to jest dziwne. Więc no nie wiem, musimy teraz czekać. Ja bym proponował, mam jakieś czaszki? Czaszki? Mam ten. Ile masz czaszek? Mam jeden łeb. To weź tutaj. I jedną czaszkę. To czekaj. Ty to dawaj tutaj w rogu postawmy. Przy nie, bramie. Tam nie, tam przy na razie... Bramie. Nie, na razie... O, dobra, gdzie jest brama? Tutaj jest brama i tak się otwiera. Czyli... Ja tu nic stary nie widzę praktycznie. O tutaj, czekaj, dobra. O tutaj tym, może być? O tutaj, gdzie ja stoję, w tym miejscu. To czekaj, usunę to. Ej, ja mam dwie czaszki, ej, stary. Dawaj tutaj. Weź stań jeszcze raz w tym miejscu, bo ja tutaj muszę sobie zmienić kolory, o, poczekaj. Tu, po, daj mi chwilę, zmienię kolory na... Kurwa, to sam to postawię. Na M1. O, tak będzie trochę jaśniej, dobra. Jeszcze nie zesraj tam. No, teraz to jest jasno w miarę. Tak, do nagrywania to jest zajebiste, bo inaczej to nie ma opcji. Nie widzę sensu. Stary, wiesz co bym porobił? Już patrz co teraz robię, co odjebię. Tylko nawet nie pytaj czemu tak zrobię. Zobaczę, czy to będzie fajnie wyglądać. Może być tu? Zobacz, tak się drzwi otwierają. Jak? Patrz. Okej, okay, no dobra, może tak być, wiadomo. Stawię. Nie mam tego, kleja. Ja mam. To weź, ja mam garnek. A nie, ty nie miałeś chyba liści. Czy trisa.
Może Trisa. To czekaj, muszę znaleźć jakieś drzewo i postawię ten garnek, na którym będzie można zdejmować. Tylko czy tutaj się da to? Daj mi chwilę, Danielku. I zaraz będziemy mogli sobie wybierać ten klejk. Gdzie to jest? Kurwa, ale tu się chujowo postawi ten... Katapultę. Ciekawe, o co chodzi z tą katapultą. Bo ja to pierwszy raz widzę. Trzeba będzie zaraz ogarnąć. Zobacz. Masz czaszkę i patyki, to postaw. Mam, to. Poczekaj, tylko nie mam drzewa, na którym mógłbym ten garnek postawić. Cały tutaj może? Tutaj. A tu nie dasz radę na górze, o tu? Gdzie? Właśnie tam na górze nie bardzo się da. Ale poczekaj, jeszcze spróbuję. Ej, da się, zajebiście, fajnie. Da się? No. A widać go? Widać. No zobacz sobie. Może tak być, nie będziemy sobie skakiwać na kamienie i brać stamtąd. No zajebiście wyszło ty. No i tutaj się można zbierać, dobra. Dawaj tu czaszkę, zaś tak postawiłem, bo tutaj. Gdzie? Bo inaczej się nie da, tu przy tej drugiej bramie. A, okej. Jara się. Jara się. Ja bym proponował zrobić dróżkę taką drewnianą, poczekaj. A da się? No da się, tylko... A od jednej do drugiej bramy od domku, fajnie. No. O, stary, ja mam pomysł. I tutaj domek oddzielić, powiedzmy tutaj, takim płocikiem, kurwa, z tych spatyczków. Ja mam taki pomysł, że zobacz, czekaj, wytnij te krzaki wszystkie, które wyrosły. Na środku postawić to wielkie ognisko, to takie wielkie, no nie? No. Na środku tej naszej posesji. I wokół tego zrobić też taką dróżkę, żeby to wyglądało tak coś jak na styl takiej fontanny i dookoła rondo takie, wiesz o co chodzi? I od tego będą się rozchodzić dróżki, to by było zajebiście wyglądało, nie? No to może być tak. Ale zajebiście mi się gra dzisiaj, ja pierdzielę. Ale bo jest plan, to jest najważniejsze. Chyba nie mogę tak zrobić. Już po planie. Nie, no żartuję. Ale a nie, jest, dobra, jest ścieżka. Zobacz, tutaj na przykład od domku tak planuję taki ten, pierdolnąć tutaj z patyków może, czy nie? Płotek? Nie, stary, no. Tu jest fajnie, tu i widać to, tutaj trzeba zrobić... Ale wiesz, taki, żeby był taki, wiesz, no, żeby ładnie wyglądało, taki płoteczek. Mhm. Żeby nie było takiej spadzistej tej. Czaję. Wiesz, co mnie zastanawia? Czy zrobić tutaj, postawić... Chodź tutaj. Czy postawić tutaj jedną wieżę, o tak tutaj, i drugą tam, i przeciągnąć taki most wiszący? Czy może po prostu takie zrobić, wiesz, jak to się nazywa, te fundamenty? Stary, a może zróbmy tak, że tutaj stąd, tu postawimy wieżę, na dole wieżę, i z tej wieży na drugą stronę, i jeszcze z tej środkowej wieży na dół, kurwa. Tam całkiem? No, takie zejście tam do tej łódki. Mhm. No. Ale patrz, moglibyśmy też zrobić, przeciągnąć przez całe tutaj te fundamenty. Ej. Co? Spójrz w prawą stronę. Cicho. Spierdolił. Dobra. Ale patrzył się na mnie prosto w oczy. Zobacz, coś takiego jak... To by wyglądało jak taka tama na tym. Na jakiejś rzece dużej. Fajnie to by wyglądało, czy chujowo raczej? Spoko. Zastanawiam się. Dobra, to zaraz popróbujemy. Czekaj, tylko na początku... W tym miejscu, co stoję tutaj, może... No, może być. Ognisko. To największe, gdzie ono jest? Jest. Na pewno. Gdzieś tak tutaj. Jest okej? Okay? Zobacz, jak A nie lepiej... Znaczy, nie może też być za daleko, bo jeszcze musimy sobie tą strzelnicę gdzieś zrobić, nie? No to strzelnicę to zrobimy. Może ob tutaj zrobimy strzelnicę. Gdzie? O tu. Myślisz? Ale zacząłem, wiesz jak zrobisz strzelnicę? Patrz, postawił tutaj jedno... O tak, tutaj jedno do strzelania, no nie? W które można strzelać. Tutaj drugie. Tak. A tutaj po środku zrobił taki murek, o taki wiesz, no, w tą stronę no, i po tej stronie i po tej stronie. To by wyglądało, wiesz, jak na strzelnicy normalnej. No, to fajne. Może po prostu sobie pokrzyczały i poszły. Myślisz, że to w ich stylu? No, nastraszyć. My już posrani po gaciach, a oni sobie poszli. Może tak być? Kurczę, no nie zrobię tego, ja pierdzielę. A co ty tam próbujesz robić? No tą suszarnię chcę dokończyć. Ty wiesz, że oni tu easy wejdą tędy? Którędy? O tutaj. No tutaj to wiem, to trzeba jeszcze jakoś to ogarnąć, tylko nie wiem do końca jak, nie? Ale jebania będzie z tą dróżką, ale będzie fajnie chyba wyglądać, więc stawiam ją. Uuu, nice! Nieźle wygląda, co? Tylko nie wiem jak to będzie, jak ją postawimy.
I czy będzie się dało otworzyć te drzwi, bo to też by było przestrane, jakby się nie dało. A bo one się w drugą stronę otwierają, stary. Tak? No. Yeah. That body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. I wrote the song, but I am the messenger.